Cześć, witajcie. Tomek z tej strony. Przychodzę dzisiaj do Was z esencją tego, co myślę o tym wszystkim, czyli o świecie i o nas, i o naszym istnieniu. Tak przez lata zajmowałem się, badałem, poszukiwałem w różnych tematach informacji o tym, kim my właściwie jesteśmy, o co chodzi w naturze istnienia. I chciałbym tak sobie to wszystko wyskrobać i zobaczyć, co w tym jest tak naprawdę konkretnego, co się łączy ze sobą i podać taką konkretną informację, co ja o tym wszystkim myślę. Myślę tutaj właśnie o takich zagadnieniach jak NDE, Near Death Experience, OB, Out of Body Experience i w ogóle świadome śnienie, doświadczenia psychoaktywne, czyli enteogeny, psychodeliki i to, co tam się właściwie wydarza wtedy, w tym czasie. No, także fizykę i to, co odkryliśmy na temat materii, czym ona jest i właściwie o co chodzi właśnie z tą materią, dlaczego jest tam takie coś niezwykłego i mówimy o tej fizyce kwantowej, która jest niesamowita, ale tak naprawdę chodzi mi w ogóle o wejście w cząsteczki i jak one reagują na obserwatora. Te wszystkie tematy są powiązane. No jest jeszcze cała akcja z medytacją, z taoizmem, z tym, żeby do siebie się zwracać. Mamy też prawo przyciągania, które mówi o tym, że jak chcemy, żeby coś się wydarzyło, to musimy już w tym być, myśleć, że już tak jest, że już to zaistniało i odczuwać te emocje bycia już w danej przestrzeni, a przestrzeń się ma dostosować do nas wibracyjnie. No właśnie, to wszystkie te zagadnienia mają klamrę, która się spina i też tutaj chcę ostrzec, że to, co być może będę mówić, może zaburzyć światopoglądem i tym, jak postrzegamy świat, ale uważam, że przez te wszystkie czasy, przez ten cały czas, który jakby patrzę na ten temat, uważam w głębi siebie, że rzeczywistość jest troszeczkę czymś innym niż nam się wydaje i właśnie chcę do tego tutaj nawiązać. Więc będę już tak bardziej głęboko i konkretnie wchodził w to, co o tym myślę i jakie wyciągnąłem wnioski. I jest to tak. Myślę, że żeby w ogóle to zrozumieć, to musimy się naprawdę cofnąć, przynajmniej w naszej wyobraźni albo w naszym umyśle, do prapoczątków, do jakichś eonów, czasów, kiedy nie istniało nic. Kiedy nie było totalnie nic. Ludzie potrafią się cofać, na przykład właśnie mając właśnie te doświadczenie NDE, czy właśnie psychoaktywne, czasami do właśnie tego miejsca, czasami jest to im pokazywane. Moment, w którym nie istniało jeszcze nic, a jednak oni istnieli. Jednak istniało coś w tym nic. Nie istniał czas, nie istniała przestrzeń, ale istniała świadomość, która była tam i po prostu była i była i była w nieskończonym teraz. Bo pierwsza rzecz, którą chcę powiedzieć, to to, że jedyna przestrzeń w czasie, jaka istnieje, to jest wieczne teraz i nie ma ani przyszłości, ani przeszłości. Są to jakieś inne punkty w teraz, które jest nieskończone, które umysł sobie gdzieś tam tworzy i mamy doświadczenia właśnie głównie chyba w NDE, gdzie ludzie mówią, że potrafią się cofać do przeżywać to samo życie jeszcze raz, ale w zupełnie inny sposób, jakby, nie wiem, jakby rodzili się w zupełnie nowej linii czasowej. Potrafią pokazywać, że byli kilka razy urodzeni w jakimś miejscu i wszystko odgrywało się inaczej. I mogą też z przestrzeni ducha zobaczyć każdy moment i każde miejsce na świecie. Po prostu teraz nieustannie się zmieniając w innym miejscu. No i dobrze, jesteśmy w tych prapoczątkach, bo to jest chyba taki punkt, z którego można zacząć. Kiedy nie było nic, bo teraz jesteśmy w przestrzeni, kiedy jest wszystko, kiedy otacza nas rzeczywistość. Ale kiedy nie było nic, to z tego nic musiało się stworzyć to, co jest, musiało, chciało. My, istniejąc my, czyli ja, bo to jest następna rzecz, którą tutaj mówię. Na początku było jedno, ja, jedno ty, czyli ja, czyli to wszystko, to jest jedna istota, która doświadcza siebie przez różne punkty uwagi, przez różne inne istoty. I żeby to zrozumieć, trzeba przenieść to na linię czasu, czyli kiedy spotykam inną osobę, to jestem ja, ale w innym jakby czasie, a tak naprawdę w innym teraz, a tak naprawdę w teraz, tylko w innym punkcie uwagi. Jest to niezwykłe, że ja spotykam sam siebie i wszystkie inne istoty to też jestem ja i wszędzie jest tylko to ja, które jest inne, które jest tą pierwotną świadomością, która jest jedna, a później są na to nałożone umysły i całe ludzkie oprogramowanie, albo nieludzkie, bo zwierzęta i istoty i tak naprawdę wszystko jest zbudowane z tej świadomości. No bo kiedy nie istniało nic w jakiś magiczny, może nie magiczny, ale w jakiś sposób intencjonalny, zaczęło to nic doświadczać. I zaczęło wibrować.
wibrować w jakiś niezrozumiały dla człowieka sposób, gdzie mogło zaistnieć i światło, i cień, istnienie i nieistnienie, rozproszenie i skupienie, ponieważ wszystko jest zbudowane z tej pierwotnej wibracji, która zaczęła wibrować szybciej i szybciej, a później te częstotliwości można było grupować, to coś, co się wydarzyło, stworzyło wszystko z wibracji. I przestrzeń jest stworzona z wibracji. Wszystko jest wibrującą świadomością. Nie ma czegoś takiego namacalnego, co można by było dotknąć i powiedzieć, tak, to jest już ta cząsteczka, która jest naprawdę fizyczna. Bo idąc tutaj dalej, uważam, że cały świat 3D, który tutaj mamy, jest pewnego rodzaju, no jest iluzją, ale też jest dla nas prawdziwy i fajny w doświadczeniu. Iluzją w takim znaczeniu, że tak naprawdę żyjemy w świecie zeropunktowym i kiedy ta nicość początkowa istniała, to ona dalej istnieje, tylko że stworzyliśmy za pomocą nas, świadomości, w sobie, cały świat. Wykreowaliśmy wszystko, co mogliśmy za pomocą naszej twórczej zdolności tworzenia w sobie nowych jakości i dzięki temu możemy podróżować wszędzie i wszystko jest dostępne. Więc kiedy spotykamy inne osoby i inne istoty, to one są tak naprawdę też nami, tak naprawdę są tą samą świadomością. I kiedy ludzie mają NDE, to czasami widzą, że jak krzywdzili inne osoby, to krzywdzili tak naprawdę siebie, ale w innych liniach czasowych. Dlatego też chcą naprawiać. Dlatego jest ta cała koncepcja karmy. Nie jest to kara, jest to po prostu chęć naprawienia samemu sobie krzywdy, bo widzą, że jednak to robili sobie w innej linii czasowej. Dlatego jest też ta fundamentalna miłość do wszystkiego, ponieważ wszystko jest tym samym, tą miłością spajającą wszystko razem. No i więc przestrzeń jest zeropunktowa, jest w nas, więc możemy to potraktować jako super albo hiper sen. Rzeczywistość jest stabilna do jakiegoś poziomu, bo też jest wibracją na każdym poziomie, ale jest rodzajem snu pierwotnej świadomości. I my jesteśmy tworami tego snu. Wszystko najpierw zaistniało w myślach, ponieważ to one i to pokazują najsilniejsze substancje psychoaktywne. Myśli się urzeczywistniały. Kiedy ktoś podróżował do światów DMT, do światu z wyższymi gęstościami w ogóle, to zauważam, że świadomość myśli jest pierwotna w ogóle i że te wyższe istoty właśnie kreują najpierw coś wyobrażając sobie, a potem to się tworzy. Można powiedzieć, że nasze wyobrażenia, nasze wyobraźnie są naszą przyszłością. To, co myślimy, w jakiś sposób się manifestuje. Najpierw jeszcze jest gdzieś tam, ale te światy, ten świat został wymyślony przez bardzo dużo istot, przez bardzo dużo nas, przez ten cały czas, przez tą eony czasu teraz. I chcieliśmy, żeby tak to wyglądało, bo jest to najlepsze, bo robimy z miłości najlepsze, co dla nas. I jeśli ktoś czuje jakąś obawę z tego powodu, albo boi się, że ojej, ten świat jest troszeczkę czymś innym, niż nam się wydaje, no to jesteśmy w umyśle, bo tam jest tylko lęk. Bo wszystko my, nasze pierwotne ja, chce dla nas jak najlepiej, zawsze. I te doświadczenie, które może być dla nas na Ziemi trudne, jest tylko po prostu doświadczeniem snu. Ja wiem, jak trudno to się mówi, ponieważ zanurzamy się w ten świat i wierzymy w niego, i jesteśmy w nim, i żyjemy tą przestrzeń, jesteśmy tu na tą chwilę. I jest to dla nas ważne. Ale tak naprawdę z tej przestrzeni, kiedy pierwotne ja odgrywa cały świat, to tak naprawdę nic się nie gubi. Wszystko wraca do źródła, do tego miejsca, z którego to się zaczęło. I zawsze, zawsze wygrywamy. Na końcu, można powiedzieć po śmierci, wygrywamy. Każdy wygrywa. A tutaj musimy przeżyć naszą ekspansję. Bo tutaj sprawdzamy. Myślę, że pierwsze nasze hipersny były bardzo rajskie i piękne. Ale potem zaczęliśmy grzebać dalej, zobaczyć, co będzie, jeśli cokolwiek nam się nie zacznie, coś się nie zacznie nie udawać. A później zaczęliśmy doświadczać bólu, później cierpienia. Byliśmy ciekawi, co jest dalej, co jest na tych niższych wibracjach. Byliśmy odważni, a może bardziej ciekawscy. I istnieją tutaj takie dwie energie, które są bardzo pierwotne. Jedna energia z nich to jest miłość, która wszystko integruje i wszystko ulecza, która tak naprawdę jest światłem, który zasila wszystko po prostu perfekcyjnie. Dlatego miłość jest takim rodzajem obdarowywania wysoką energią po prostu. Jest to pierwotna energia, która zasila wszystko. A druga energia jest skrajnie przeciwna i jest nią ekspansja. Jest to energia, która podąża w dół, która zwalnia wibracje, która idzie dalej, dalej nas oddala od siebie, abyśmy mogli doświadczać coś zupełnie nowego, abyśmy mogli odkrywać. Jest to taka rodzaj misji, rodzaj takiej energii, która każe nam doświadczać jak najbardziej, każe, no chyba tak, ona używa właśnie tej energii mocnej. I te dwie energie właśnie się
uzupełniają. Dzięki temu możemy dalej doświadczać, możemy się oddalić od siebie i tak się oddaliliśmy. I tutaj mamy tą pierwotną dualność. I wiecie co? Kiedy ktoś mówi, że świat jest non-dualny, że istnieje tylko to światło. No tak, istnieje światło i cień, ale ta dualność jest bardzo pierwotna. Ona istnieje od samego początku, kiedy zaistniała wibracja. Ponieważ wibracja jest sinusoidą, jest istnieniem, nieistnieniem, skupieniem, rozproszeniem, światłem i cieniem tego, z czego to pierwotnie jest zbudowane. Więc, podsumowując, świat jest zeropunktowy. Opiera się na wibracji. Kiedy poruszasz się w tej przestrzeni, poruszasz się po częstotliwościach, które są teraz. Kiedy spotykasz innych, spotykasz samego siebie, ale w innym teraz. Dlatego warto obdarzyć go szacunkiem i miłością i robić jak najlepiej dla niego, ponieważ w ten sposób później albo wcześniej ty także tego zaznasz w innym ja, w innej przestrzeni, ponieważ jesteśmy tutaj tylko na chwilę. Jest tylko pierwotne ja, które po prostu wszystkiego doświadcza na zasadzie super snu. Wszystko zostało jakby wymyślone, wszystko jest stworzone z materii myśli, które zrzutowały się na świat zewnętrzny, który jest tak naprawdę wewnętrzny. I daję wam grubą rozkminę teraz, co? Naprawdę, jak się w to wejdzie i zobaczy, że teraz potrzebujemy trochę logicznie umysłu, ja potrzebuję być może przekazać, że mamy w fizyce te atomy, które są w 99% puste i jest ten 1% czegoś, czego się nie da uchwycić, bo te wszystkie cząsteczki cały czas się rozmywają i czas aż dotykamy pustki plus jakiś tam marginalny procent czegoś, co jest nieuchwytne, co się rozmywa. I potem mamy tego obserwatora, który przychodzi i tworzy te cząsteczki, bo wcześniej one są falami, one są porcją energii. Energia, czyli fala, fala świadomości, fala czegoś, co jest nieuchwytne i nigdy nie było. No i tutaj mamy właśnie tą rozkminkę. Cała ta rzeczywistość, która nas otacza, jest energią, a tak naprawdę falą, a tak naprawdę wibracją pierwotnej świadomości, którą ja jestem. Ja sam stwarzam swój świat i stwarzam też inne światy. I świat, który stworzyłem, jest, istnieje cały czas i wracam do niego jako inne postacie i świat, w którym teraz jesteście i ja jestem, został kiedyś stworzony i cały czas jest stwarzany też na nowo i cały czas jest uzupełniany o nowe, nowe i nowe i będziemy się bawić w coraz więcej i więcej, bo częstotliwość cały czas przyspiesza i wszystko cały czas przyspiesza i wszystkiego jest cały czas więcej. Dlatego mamy doświadczenie ekspansji i coraz większej ilości wszystkiego, dlatego czasami schodzimy bardzo nisko w ból i cierpienie i w ciężkie wibracje, aby zobaczyć jeszcze niżej, co tam się znajduje i co tam się znajduje. Jesteśmy ciekawi. Niektórzy już chcą wrócić. Już dość głęboko zanurkowali i wracamy wtedy do pierwotnego ja, gdzie jest łatwiej, gdzie to wszystko zaczyna mieć sens. Mam nadzieję, że to ma sens. Do zobaczenia. Może w następnym. Tomek, pa.